Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, innego Pocieszyciela dawał, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy z nim mieszkali. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. I nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy. Słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Niedziela Pięćdziesiątnicy, zielone święta, zesłanie Ducha Świętego. 50 dni po Pasrze Żydowskiej, po wspomnieniu przez Żydów owego wielkiego dnia, wielkiego momentu, kiedy to Pan Bóg silną ręką i wyciągniętym ramieniem wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej. Bo Pascha to przecież pamiątka wyjścia z Egiptu, z niewoli, z uciemiężenia od Faraona. 50 dni od tego wspomnienia naród wybrany dziękuje Bogu za żniwa. Pięćdziesiątnica bowiem to święto żniw, to nasze dożynki. Dziękują za to, że Pan Bóg obdarza ich plonami. Mówimy zielone święta. W wielu domach jest ta tradycja, że przyozdabia się na dzisiejsze święto domy zieleniną, wkładając za obrazy, krzyże, zegary, czy to gałązki tataraku, czy też gałązki brzuski, by upamiętnić moment zielonych świąt, nawiązując do święta radości, by nasze domy wyglądały odświętnie na zesłanie Ducha Świętego. Ja i mój dom oczekujemy przyjścia Ducha Świętego. Tak jak apostołowie zebrani byli w wieczerniku, tak i my zgromadzeni w świątyni wraz z Maryją w jej cudownym wizerunku Matki Pocieszenia jesteśmy w świątyni i oczekujemy na Ducha Świętego. Zauważmy, jakie charakterystyczne odstępy czasowe między świętami. Pascha Chrystusa, przejście ze śmierci do życia, wyjście narodu wybranego ze śmierci u Faraona do życia w ziemi obiecanej. 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wstępuje do nieba, o czym mówiliśmy w ubiegłą niedzielę. 10 dni od wniebowstąpienia, a 50 dni od zmartwychwstania Pana Jezusa
zesłanie Ducha Świętego, zielone święta, pięćdziesiątnica. Przypatrzmy się w tej sytuacji, w której znajdują się apostołowie. Oto jak słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę, wspominając wniebowstąpienie Pana Jezusa, po tym, jak Jezus zniknął z oczu apostołom, oni radośnie poszli do świątyni i głosili wielkie dzieła Boże. Tak zakończył się fragment ubiegłotygodniowej, niedzielnej Ewangelii. Ale ta radość apostołów nie trwała długo. Zderzyli się bowiem z murem obojętności, niezrozumienia, a nawet wielkiej obawy wynikającej z tego, że mogą skończyć tak jak ich nauczyciel i Pan Mistrz Jezus Chrystus. Pojmani, uwięzieni, a wreszcie straceni ze względu na niezrozumienie, że oto człowiek, Mistrz, nauczyciel Jezus Chrystus mógł umrzeć i powstać z martwych. Co więc robią apostołowie? Wchodzą do wieczernika wraz z Maryją. Zamykają się nad cztery spusty i jak mówi Pismo Święte, są zamknięci z obawy przed Żydami. Siedzą, myślą, boją się, ale czekają. Czekają, bo Jezus powiedział, jeśli nie odejdę, Duch Święty nie przyjdzie. Ale jeśli odejdę, poślę wam Ducha Świętego i On was o wszystkim pouczy. I oto w miejscu, gdzie kilkanaście dni wcześniej Pan Jezus sprawował pierwszą mszę świętą w wieczerniku. W miejscu, gdzie obmył uczniom nogi. Z miejsca, z którego wyszedł Judasz, aby czynić prędko to, do czego był przeznaczony. W tym to miejscu apostołowie z Maryją oczekują na Ducha Świętego. I oto nadchodzi ta chwila. Choć wszyscy zgromadzeni są w świątyni żydowskiej, choć wszyscy Żydzi przybyli do Jerozolimy ze wszystkich krajów pod słońcem, o czym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich, dziękują Bogu za otrzymane żniwa, apostołowie skryci w wieczerniku oczekują i są świadkami szumu z nieba. Chwili, kiedy pojawiają się nad ich głowami języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić różnymi językami, tak jak ich Duch pozwalał mówić. Co najciekawsze w tym obrazie? Zstąpienie Ducha Świętego dokonało się w dwojaki sposób. Sposób widoczny, znaki jakby z ognia nad głowami apostołów i Matki Bożej. Ale i napełnienie Duchem Świętym w sposób wewnętrzny, którego nie dostrzegli oczami ciała. Skąd o tym wiemy? Bo każdy z nich wyszedł z wieczernika, bo każdy z nich został taką mocą z wysoka napełniony, że poszedł i głosił to już bez obawy. Bez obawy o swoje życie, o to, co może się wydarzyć, dzieląc się tym, czego doświadczyli od Jezusa, towarzysząc Mu przez czas Jego publicznej działalności. Każdy z nas, obecny dziś w tej świątyni, na tej Eucharystii, jest dziś zaproszony, aby wspomnieć swoje własne, osobiste zesłanie Ducha Świętego, które dokonało się w dniu naszego bierzmowania. Wówczas także zgromadzeni w wieczerniku wokół Maryi i biskupa, który był szafarzem sakramentu bierzmowania, zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym w dwojaki sposób.
ten widoczny, kiedy czoło nasze zostało naznaczone olejem świętym, symbolem Ducha Świętego. I ten niewidoczny, bo w sakramencie bierzmowania każdy z nas otrzymał dary Ducha Świętego. Siedmiorakie dary, o których śpiewaliśmy przed chwilą w sekwencji na zesłanie Ducha Świętego. Dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej i umiejętności. Każdy z nas otrzymał ten dar, który rozwinął lub też zatrzymał w tej postaci, której Pan Bóg przez Ducha Świętego nam ofiarował. Co dalej z tymi, którzy są w wieczerniku? Otrzymali moc wysoka, otrzymali Ducha Świętego i nie zostali z tym samym darem dla siebie. Wyszli, by dzielić się tym, co otrzymali. Wychodzą więc z wieczernika. Idą do świątyni, w której zgromadzeni są Żydzi ze wszystkich krajów pod słońcem, o czym mówią Dzieje Apostolskie. Wchodzą do świątyni i, o tym także mówią Dzieje Apostolskie, i zaczynają mówić różnymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. I wszyscy rozumieją, co mówią apostołowie. Partowie i Medowie i Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Portu oraz Kapadocji, Frygi, Panfilii, tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu. Wszyscy rozumieją, co mówią apostołowie, choć nie wiedzieli, że znają tak wiele różnych języków. To do tego uzdolnił ich Duch Święty. I tu znowu odwołanie do naszej wiedzy biblijnej. Stary Testament, Księga Rodzaju. Przypomnijmy sobie historię wieży Babel. Oto ludzie chcieli być równi Bogu. Pobudujemy wieżę, która będzie widoczna z każdej strony świata. Będzie tak wysoka, że będzie dosięgała nieba. Wtedy będziemy mogli się porozumiewać, wskazując to czy tamto z tej wieży. Wszyscy będziemy zjednoczeni. Będzie wskazywała punkt odniesienia dla nas. Ale Pan Bóg, widząc poczynania pierwszych ludzi, widząc to, że chcą być równi Jemu, pamiętamy dobrze, pomieszał ich języki. Wieży nie dokończono. Człowiek nie stał się równy Bogu. Poplątane języki sprawiły, że po dziś dzień nie jesteśmy w stanie porozumiewać się między sobą. Zrozumienie tej historii Starego Testamentu, Księgi Rodzaju, jest dopiero w Dziejach Apostolskich. I choć mówimy różnymi językami, to w Panu Bogu jesteśmy jedno. To w Panu Bogu rozumiemy, że On nas jednoczy, że On nas gromadzi w jedno, zespala. Możemy mówić różnymi językami, ale gdy bierzemy Pismo Święte, to każdy z nas zrozumie, co Pan Bóg do nas mówi. Jeśli jesteśmy w różnych stronach świata, idziemy na mszę świętą, to choć nie rozumiemy, bo sprawowana jest w innym języku, to jednak ryt tej mszy świętej jest taki sam. Choć mówimy różnymi językami, to rozumiemy, że Jezus z miłości do człowieka oddał na krzyżu swoje życie. I gdy przejdziemy na pułap naszej codzienności, choć w naszych domach możemy mówić różnymi językami, choć w naszych domach możemy być nierozumiani, niezrozumieni, bo jeden chce tego, a drugi owego, to jednak w Bogu
na modlitwie, na Eucharystii możemy być jedno. Możemy mówić jednym wspólnym językiem, którego podstawą jest miłość. Bóg, który jest miłością. Apostołowie wyszli z wieczernika. Mówili różnymi językami, tak jak ich Duch pozwalał mówić. Wyszli, by wypełnić słowo Pana Jezusa. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać to, co wam powiedziałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Apostołowie wyszli już do wieczernika, nie powrócili po zesłaniu Ducha Świętego. Wyszli i głosili. Jak wiemy z historii biblijnej, historii Kościoła, wszyscy poza Janem zginęli śmiercią męczeńską, głosząc Jezusa Chrystusa, mając siłę, będąc uzdolnieni Duchem Świętym, głosili Jezusa po krańce ziemi. Jak oni, tak i my. Nie wstydźmy się mówić o tym, który żyje, który przeszedł ze śmierci do życia. Nie wstydźmy się mówić o Chrystusie. Nie wstydźmy się mu mówić o Chrystusie tym, którzy żyją wokół nas. Niech oni dowiedzą się, że Bóg istnieje, a nie jest tylko bajką, pobożną historią czy fikcją wymyśloną przez ludzi. Że jest, że spotkaliśmy Go w świątyni, w Słowie i w Eucharystii i że działa. Działa w naszym życiu. Idźmy podobnie jak apostołowie napełnieni Duchem Świętym do naszej codzienności, głosząc Chrystusa. Zakończmy nasze rozważanie słowami wiersza księdza Jana Twardowskiego, prosząc Ducha Świętego, by uzdolnił nas do głoszenia Słowa Bożego, Jezusa Chrystusa, żyjącego w naszej codzienności. Duchu Święty, który wszystko łączysz i chcesz, aby była zgoda, prosimy Cię, by nie było ludzi zagniewanych, żyjących jak pies z kotem, dokuczających sobie tam i z powrotem takich, którzy nawet w czasie arytmetyki pokazują sobie języki. Duchu Święty, ni z tego, ni z owego, tchnij na nas, huchnij na całego Ducha swego. Amen.